moi drodzy, nie mogłem się wziąć oprzeć pokusie. I co zrobiłem? Zamówiłem sobie nowe roślinki. Przyszły do mnie, słuchajcie, nowe tilansje. Już Wam za moment pokażę. Moim zdaniem prześliczne. Zostańcie ze mną, a nie pożałujecie, bo naprawdę jedne są bajka, bajeczka. Według mnie oczywiście. No moi drodzy, pokażę Wam moje zakupy. Zaczniemy od torebki numer 1. Torebka numer 1 i 2 są takie same, zobaczcie. Tilansia o żółtym wybarwieniu. Przepiękna jest, nie uważacie? Ja przynajmniej w tych roślinach jestem zafascynowany, uwierzcie mi. I do tego ma, zobaczcie, 3 odrosty. Przepiękna roślina. To jest to samo, to o. A zobaczcie tą. Też jej szykują się 2 już odrosty, 3, 4 nawet. Przepiękne, o żółtym wybarwieniu naprawdę bardzo rzadko spotkać. Wejdzie często spotkać, ale ja nie miałem w swojej kolekcji. Zobaczcie, też ma piękny odrościk, już widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Przepiękne, kolorystycznie. Zobaczcie, w połączeniu to wybarwienie, to i zielony. No coś, moim zdaniem, coś pięknego. No i tu następna. A powiem Wam szczerze, że uwielbiam te rośliny. Naprawdę uwielbiam te rośliny, bo ze względu na to, że one są przepiękne, a praktycznie no, nie wymagają żadnej pracy. To, co tam im poświęcamy, chwila, moment, to jest moment. To jest naprawdę w ciągu dnia czy tygodnia, to jest parę minut, a cieszą swoim wyglądem. Słuchajcie, moi drodzy, pierwszą rzeczą, jaką jest po zakupieniu takich roślin, to warto je namoczyć. Na parę minut włożyć i namoczyć je w wodzie. Ja teraz wleję wody deszczowej, bo ja zawsze używam, zawsze we wszystkich, czy do każdej uprawy, obojętnie co uprawiam, używam tylko wody deszczowej. Zamoczę je i chwilę niech sobie poleżą, no a później zobaczymy dalej. Z konewki sobie wleję trochę wody, żeby sobie właśnie poleżały parę minut w takiej wodzie deszczowej. Żeby się opiły tą wodą. Chcę przypomnieć, że tilansy, inaczej oplątwy, to są epifity, inaczej. Odżywiają się i żyją powietrzem. Widzicie, one nie mają tu korzenia. No jest taki zaczątek, jeżeli nie wiem, dobrze przyjrzycie się, czy będzie to widać, takie mają jakby zaczątek korzenia. Ale totalnie one. I one nie są paszożytami, tak jak u nas na przykład w Polsce jest jemioła. Wszyscy zachwycamy się jemiołą, bo oczywiście na Boże Narodzenie jemioła, bez jemioły roczek goły, ale jemioła jest pasożytem. A natomiast tilansje nie. I teraz tak niech sobie poleżą. A ja Wam pokażę coś jeszcze. Słuchajcie, kto pamięta, nie tak dawno kupowałem między innymi tą tilansję, tę. I Wy wiecie co? Przecież to było nie tak dawno. A ta urosła. Ja to widzę. Ja to po prostu widzę. Ja widzę tak samo po tej. Jak, słuchajcie, jak się wyciągają się tutaj te właśnie, jak ja to wąsy mówię, czy jakoś. Także jeżeli im się da odpowiednie warunki, to one rosną. Ja widzę też po tej. Ona kupiona była wiosną jako malusieńka roślinka, a teraz to jest naprawdę bardzo duża roślina. Słuchajcie, zobaczcie, w stosunku do ręki jest ten warkocz, widzicie? Czy nawet ta roślina, ona była malutka, nam się w dłoni mieściła. Zobaczcie.
Także, jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki, no u mnie akurat są w oranżerii, ale w domu będą tak samo cieszyły oko, a można przerobić z nich coś pięknego. No widzicie, jeszcze się trochę moczą. I no niech się jeszcze parę minut pomoczą. O co mi, moi drodzy, chodzi? Naprawdę, u mnie akurat, słuchajcie, są w oranżerii na takiej specjalnej ściance, jak ja to mówię, na gałązkach, bo tak chciałem sobie, żeby tak stworzyć ich takie jak najbardziej naturalne, naturalne warunki. Te właśnie o żółtym wybarwieniu pójdą tam na samą górę. Pokażę wam później, jak zamontuję. Tam na samutką górę pod ten świetlik. One muszą mieć większy dostęp światła, żeby wybarwiać się właśnie na kolor żółty, bo tak to by były zielone. Natomiast inne mogą być właśnie, lubią w takich warunkach, jakich jest. Słuchajcie, ale przepiękne kompozycje można robić w słoiku. Można kupić gotowe takie kompozycje. A wyobraźcie sobie, no zobaczcie, tak sobie zrobić, nawet sobie samemu kupić taką sobie roślinkę i ustawić gdzieś na czymś. Zobaczcie, tutaj mam mech, nie? I ten, i zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Widzicie? O. Jak można fajnie zrobić, można coś pięknego zrobić, a w te kompozycje w tych słoikach, czy nawet gałązkę jakąś dla tych, a przecież to nic problem jest. Ja nie wiem, czy ostatnio pokazywałem, drucik sobie wygiąć, żeby naszykować sobie czy do powieszenia, czy do przyczepienia. I naprawdę coś pięknego. Teraz opowiem wam, jak ja się nimi zajmuję, słuchajcie. Tu u mnie jest duża wilgotność, to jest fakt. Ale ja co drugi dzień je spryskuję wodą. Biorę normalnie spryskiwacz i jadę. I to wszystko. Nie nawożę ich ani nic. One mają tylko zapewnioną właśnie tą wilgoć, żeby rosły. I ja, uwierzcie mi, ja widzę. Ja widzę naprawdę po tych roślinach, że one rosną. Że one przerastają. No spotkamy się już niedługo. Może jakieś nowości znowu, żeby coś tam wyczaje, to wam pokażę z roślin. I wam pokażę, jak te tilansje, te, które były przedostatnio kupione, no i te, co były kupione dzisiaj. Jak one, czy przyrosły, czy zaaklimatyzowały się, no wam chcę pokazać. Chcę wam po prostu zachęcić do uprawy tych przepięknych roślin, bo naprawdę, słuchajcie, no rośliny są niesamowite. Tym swoim wyglądem, kolorem, no. A mi się mówi, udało mi się właśnie o tak pięknym wybarwieniu. No te żółte są przepiękne. Zobaczcie, żółty z tym i to teraz zielone. Czy nie wyglądają przepięknie? I teraz można sobie kompozycję, taką słoiczku zrobić, czy coś takiego i ustawić na przykład. Ktoś przyjdzie do was, kurczę, i się pochwalić, że macie piękne rośliny. No i słuchajcie, no powiedzmy, już 5 minut sobie poleżały. Troszeczkę się wodą opiły. Teraz je wyciągniemy. Niech sobie wezmą tutaj. Odwróćmy je troszeczkę do góry nogami, żeby tam woda się nie zbierała. O, nic im nie będzie, nic im kompletnie nie będzie. Niech troszeczkę tak obeschną, jak ja to mówię. A woda to mi się później przyda, bo to jest deszczówka, czyli gdzieś trafi pod którąś z roślinek. No i pomyślę sobie właśnie nad tym, żeby na jakichś drucikach je włożyć i zamontować je tam na tych moich gałązkach. No. Zimą wystarczy, że mają 15 stopni. W mieszkaniu, słuchajcie, w mieszkaniach no można by było też im stworzyć coś takiego, jak ktoś ma miejsce. Ale słuchajcie, w mieszkaniach przy centralnym ogrzewaniu mamy bardzo suche powietrze, a to są rośliny, które lubią dużo wilgoci. Tutaj jest tak specyficzny klimat, że tu jest, waha się od 83% tak do nawet do 99% wilgotność. Także one pobierają tą wilgotność z powietrza, ale mimo wszystko ja i tak je, widzicie, samą wodą, czystą, normalnie wodą deszczową, tylko je biorę, zraszam. I to jest cała pielęgnacja tych roślin.
A słuchajcie, no sami powiedzcie, czy nie wyglądają kapitalnie. No uwierzcie mi, jak ja patrzę teraz przez wizjer nagrywania, nie oddaję to, jak to wygląda w rzeczywistości na własne oczy. Uwierzcie. A teraz słuchajcie, moi drodzy, wiadomo, jak ktoś nie ma oranżerii w mieszkaniu, w bloku mieszkania, no to sobie też może przecież stworzyć przykładowo w jakimś naczyniu, w słoju. Wziąć kawałek kory czy coś i na przykład sobie włożyć korę do tego i przymocować taką tilansję. Słuchajcie, do tego mech i zobaczcie, no tu jak to przepięknie będzie później wyglądało. Taka kompozycja sobie stworzyć, tu na przykład zieloną dodać, tu żółtą i można sobie stworzyć coś pięknego i ustawić. O matko, w głowę się uderzył o te liście okazji. I można stworzyć sobie też przepiękną kompozycję, słuchajcie. Także naprawdę zachęcam, jeżeli ktoś nie uprawia tych roślin, nie ten to zachęcam, bo to są wspaniałe rośliny. Cieszą naprawdę oko, nim przynajmniej uwierzcie, no ja jestem nimi zachwycony. Ja uważam, że to są tak mało pracochłonne rośliny, a efekt ich jest no niesamowity, naprawdę niesamowity. Można stworzyć sobie, słuchajcie, taki własny, malutki ogródeczek, jak to się mówi, nawet na biurku. Czy ewentualnie, słuchajcie, na ławie, czy tam na stoliku jakimś tam, nie? Można. Tylko trzeba chcieć. A jedna z tych właśnie żółtych, moi drodzy, trafi sobie tam na samą górę i taki sobie już drucik, słuchajcie, naszykowałem. To jest tak proste, nie? W zrobieniu, żeby po prostu ona się mogła tylko oprzeć, trzymać, żeby wiatr ją nie przeciąg, żeby tak jak przynajmniej w moim przypadku, no bo jak macie ją w słoju czy coś takiego, no to wam to nie grozi. W moim przypadku to ja muszę to zabezpieczyć. I sobie wezmę tam, zamontuję na górę. Także troszeczkę sobie poszerzę. Może sobie tak przełożę jeszcze, żeby była tak sobie dobrze się trzymała. Te maluszki, żeby miały, albo sobie o, wezmę tak. O, jak wkręcę, jakbym wkręcał w to słoiczko. O. O. I tak sobie zamontuję tam zaraz na górze i wam pokażę, jak ona wygląda. No i kochani moi drodzy, sobie zamontowałem. Tak jak mówiłem, tu pod świetlikiem mam żółtą. No teraz już jest, powiedzmy, wieczór. One nie przedstawiają takiego swojego wyglądu pięknego, jak to się mówi. A tutaj mam też następną żółtą, czerwoną i niżej mam czerwoną. Także następnym razem, jak zrobię film o tilansjach, może coś nowo ciekawego, jakąś ciekawą tilansję wypatrzę i trafi do mojej kolekcji, to wam pokażę. I wtedy też opowiem wam coś więcej o nich. A w sumie, słuchajcie, tak jak mówiłem, to są rośliny dla mnie, według mnie, praktycznie bezobsługowe. One za wiele nic nie potrzebują, tylko wilgoci, trochę światła i to wszystko. Jeszcze rzucimy okiem na te moje inne tilansje, inaczej oplątwy. I kochani, do zobaczenia, do następnego razu z jakimiś nowymi nowościami roślinnymi. Może tilansjami, może jakimiś innymi. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie o komentarzach i subach oczywiście też. Bardzo mi będzie miło z tego powodu. Jeszcze raz, do zobaczenia, do następnego razu.